240. Dobra, rekord Polski chyba padł właśnie w tym momencie. Dzwonić po tego z Guinnessa, czy jak? Bo nie mam numeru, nie wziąłem stacjonarnego. Gdzie jest deszcz? Gdzie jest deszcz? Zum się, co kurwa, przegrałeś? O, przepraszam ten. Jagoda, mam rówkę. Skleiłeś ją czy co? No. O Boże, skleił ją, ja pierd... Mrówka, przepraszam. Królu mrówek też bardzo przepraszam. Dobra, Madlenik jest. A jak? To powiedz mi nowością w tym roku. 25-17. 20... Tu jest to najwyższa? Tak. Uuu. Kurde, to powiem wam, że no, szacuneczek, bo nowości, no, robią robotę. W tamtym roku Madden porobił, no. Rekordowo. Kombajnista, który kosił Madlen tą kiszonkową, kosił ją na ziarno. Powiedział, że jeżeli będzie na drugi rok taka sama, to na pewno nie przyjedzie. Bo wszystkie paski w kombajnie to napinało jak plandekę na żuku. I śmierdziało, piszczało i w ogóle. Także no naprawdę nie dawał rady, nie? No ale ona miała 4 ponad coś, nie? No i kombajnu nie było widać, a tym fendem takim. A tego fenda nie było widać, nie? Masakra. Kurwa się rozdoili teraz. Maz 28A. Ty, Maz 28A jest? O Boże, myślałem, że to wiatr ją zabrał. O, może przeproszę od razu pasikanika też. To dalej, które teraz? Jeszcze naklejanie. Tutaj masz te wszystkie naklejki. To mas 28, poczekaj, tak? A, ja mam. To naklejam z tej strony, co ja teraz? No czekaj, bo muszę dwie znaleźć. Jedną. Jak? Ja teraz mam jedną tu. A naklejasz z tamtej strony? Tak, to ty naklej z drugiej. O, puść to. Wszędzie są ładne kukurydzy, resta. Weź przestań, naprawdę u Krzysia to ja nie wiem. U Krzysia to jest jakiś, nie wiem, czary mary. Kaskader nawet był, nie? I u nich mówi, to jest całkiem inne. U nich są jedynki, jedynka, dwójka, ziemia, nie? I nie ma takiej. A wczoraj byliśmy na przykład tak po drodze, bo jak jechaliśmy na te targi, pszenica była właśnie na takiej, ta jedynka, dwójka, bo jak nic, nie? To taka zieloniutka, piękna jeszcze, a u nas wszystko poschło, nie? Wszystko. Brakuje wody. Normalnie masakra, jeszcze dawno tak nie było, żeby wszystko tak poschło. Pszenice i wszystko w ogóle. Ale piękne patyczki. A zobacz, z jesieni, z wiosny, przepraszam, ile wody się wydawało się, że... No, mówię, kurde, ale super rok, bo było ciepło, padało i w ogóle, nie? A tu nagle, o proszę bardzo, przyszło parę już tygodni. Temperatur nie było takich wysokich, to też by to inne... No, no bo to jest, wiesz, cały maj, caluśki maj, było mega gorąco. Tak, gorąco, gorąco, ale ciepło. No, no ale było gorąco też, nieco dzień, po 30 parę stopni. Dzień w dzień, dobra. DM 2517. Też jest, nie? Tak. Tak, to wszystkie. Aha, to jest te, co wszystkie tu już poukładałeś, to... Wąku, jak za baterią to wygląda? Dobrze. Połowa? Znaczy, a które czarne czy białe? No tam widać baterie, czy nie? No ale które to jest? Białe to jest, że jest naładowane tyle. No to dużo jest. Dużo jest? Ponad połowę. O, no to dobrze. No jeszcze tego vloga nie kończymy. Która naklejasz do EMA? Tak jest, 25-17. Kurde, jakie nazwy. Znaczy,
bo zanim wejdzie to na polski skrót, tak? Rynek, czy co? Tak, zanim wejdzie, zanim dostanie swoją właściwą nazwę. Aha, no. To ma oznaczenie tak jak kodem, tak. O, no to widzisz, warto właśnie o tych rzeczach się porozmawiać, jak akurat to robimy, żeby ludzie też wiedzieli, no bo ja na przykład nie wiedziałem. Ale wszystkie nasze nowości, które wchodzą, zawsze są pod kodem i na początku jest DM. A Madeleine nie była? No nie. No, moja ulubiona. Nas 20. Już dzisiaj tak liczę naprawdę na jakiś deszcz. Nie pogoda. Ale to patrzyliśmy pogodę. No, nie zanosi się. Zobacz to na tych hardych. Ogólnie jakby nie wiem kiedy. Nie no, ten vlog mam nadzieję, że będzie od razu jakoś teraz no, dzisiaj. Poproszę. Dzisiaj albo kiedy. Dzisiaj ogólnie który mamy? Jaka jest data? 18 czerwca, jakbyście, żeby nie było, że na Krzychu jak pryskał kukurydzę, pryskał ją tam, mówiliśmy o dacie, a później wszyscy pisali, że ja pierdzielę, jaka mała kukurydza, a było miesiąc po wstawieniu. Teraz zobaczę. A teraz chociaż będziecie mieli porównanie. Ile? 1,80 m kukurydzę? No. Że niby rekordowa w Polsce, no to Krzychu ma ponad 2 metry. No bo jak widzisz, są, ta akurat tutaj będą dwie odmiany takie, zobaczycie później sobie, ale jeszcze byliśmy właśnie tam u Krzycha, nie wiem co tam jest właśnie za odmiana. No to kurczę, tam jak wchodzimy, no naprawdę nie widać ręki, jak wyciągniesz to spokojnie te górne liście jeszcze złapie, no to jest dwa coś, nie? No to jest w ogóle... A mówię, a Krzycha, kurczę, ciekawe czy Krzychu wie ile w tym miesiącu spadło. Chyba nic, a nie, był, dwa dni. Dwa dni kropo po 10 minut. Sprawdzę tylko te odmiany. Ostatnia, tutaj jeszcze wyciągnięcia chyba. Demas. Ty, a ja sobie w ogóle tego Halka nie... A, no właśnie. Jestem. Był? Ja nie przypominam sobie, żebyśmy naklejali. A no to szukam Halka już. Dobra, to nie wyciągam go. No, tak mi się wydaje, że właśnie Halka zabrakło. No to już mamy wszystkie zmiany. A ten Halk ma swoją, a to jest jego nazwa, tak? Tak, już Halk, to już jest normalna, dlatego mówię. On już jest normalnie na ten? Tak, nie. On w tamtym roku był, czy... mieliśmy go dostępnego 800 worków i wszystkie rozeszły się bardzo szybko. W tym roku już było zdecydowanie więcej. I też praktycznie się rozszedł cały zapas. Dobra, to jeszcze Halka poszukam. Trzymaj mały weź jeszcze tą tutaj. 400. Pięknie wyglądają. Możemy iść na jakieś manifestacje teraz. Gdzie jest deszcz? Gdzie jest deszcz? Czekaj, zrobię ci zdjęcie. Gdzie jest deszcz? Zaraz Krzyka spytał. Manifestacja by dołączył. Kto ze mną dołączy? Halo! Tak, czy... nie napiszę, deszcz. To czekaj, weź zrób jeszcze jedno, to my dwoje staniemy tyłem do ciebie. Dobra. Dawaj, teraz. Czekaj, nie za daleko. No, pady, idziemy. Gdzie jest deszcz? Gdzie jest deszcz? Gdzie jest deszcz? Gdzie jest deszcz? Można było nawet piosenkę nagrać. Jak to spowoduje deszcz? Uła, to od jutra będziemy obtańcować całe wioski. U mnie wszystkie pola obtańcujemy. Ja myślę, że tu dwa piwo bym wypił, to byś mogli zatańczyć. Ale zobacz, jakie miałbyś pieniążki, jakby tak wszyscy widzieli, że potrafisz jak szaman ściągać deszcz. No, no tak. Jeszcze ognisko rozpalimy, do ogniska będziemy tańczyć. Jeszcze jeden... Chyba Krzysztof jedzie. O, tak jest. To będzie ten Halk, tak? Tak, tu mamy, tutaj mamy naklejki z Halkiem. Kul. Gdzie jest deszcz? Gdzie jest deszcz? Gdzie jest deszcz? Gdzie jest deszcz? Pytam się, gdzie jest deszcz? Tam bym chciał, kurwa, nie. Jadź pan. Fuh. Jakaś ladacznica na mnie usiadła. Fuh. Chłopie, tu chyba pięciu sklepach naraz były. Ja pierdzielę. Się wydaje, że nie handlowy poniedziałek. O Jezu. Nie, dobrze mi po tej Pepsi. Wszyscy razem teraz.
Gdzie jest? Gdzie jest deszcz? Tu mamy środek. Wiesz co? Tu by weszło. Tu będzie szło. Bokiem czy? Aha, tak. Tak. Jo, od ulicy. Tak po całym dniu, Krzysiu, to tak sobie mięśnie można wyrobić. O, mruka, czyli kręcisz. Tak jest. To jest taki stojaczek dobrowolny. Warka. Dobra, idziemy. Dobra, to jazdy. Czekaj, odmianę trzeba zobaczyć. Madlen, tu później była jakaś... Nie pamiętam, wiesz? Maz jakiś był. Mateusz Zawleczka. A jak ty masz rozpisane? Co to będzie jakieś zrobione? Mateusz Zawleczka, pozdrawiam. Pozdrawiamy, jo. Oni skąd byli? Z... Poczekaj. Nowe Miasto. Nowe Miasto, o, no. Ja nie wiem czemu myśleli, że ja od razu z Warszawą coś wskażyłem. Mi się wydaje, że tam ma z 20F będzie. Nie, ona jest dalej, wiesz? Na no, 28 ma. Dobry. Piękne rękawiczki. Proszę zobaczyć. Ładne. Co patrzysz? Rękawiczuszki. No, ja też miałem takie panie, tylko tutaj, wiesz? Tutaj się... Tylko palce wychodziły. Dużo masz siły, Krzysztof. No tu ogólnie Madlen akurat tak wyszło, że od poprzeczniaka. Cały czas w cieniu. Sucho, jak sami widzicie, jak pieprz. Więc zawsze tu od poprzeczniaka tak było słabo. No szkoda, że akurat Madlen w tym roku to jak wyszedł. Mogliśmy jakąś inną dać, bo Madlen zawsze je robił robotę, ale... Zresztą, Madlen masz gdzieś normalnie, oprócz w poletkach, nie? Na polu produkcyjnym. No. Więc spoko, więc tam, no samo, tam na pewno to, nadrobi. Jak na przykład odmianę Madlen, to Madlen już nie ma jakichś odmian jeszcze swoich tam, nie? Nie. Nie, jak na podstawie, wiesz, jeżeli hodowana jest inna, to już ma inną nazwę, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, 6. 24C, tak. Tu gdzieś będziemy wbijać C, nie? A teraz jest 24C? Tak. A mówiłeś, że 25-17? Nie, to rozmawialiśmy, że to o tym kulku, nie? Aha. Kurwa, ja się naszukałem tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Tu jakaś. Są to odmiany wszystkie kiszonkowe, czy też i na ziarno tutaj? Jak to właśnie jest? 20F. To jest taka odmiana na słabe stanowiska, na słabe gleby. Aha. Taka uniwersalna. Aha, klinie. A pozostałe są kiszonkowe. Chociaż kulka, w tamtym Aha. roku klient miał pod sieradzem, zbierał na ziarno 17 ton na mokro. No dobra, no to za samo co prawie u nas Madlen, typu kiszonkowa, no. Zebrałeś Krzysiu, ile było? 14 suchej? No. Suchej? No. Ale piękny tam wiraż. 28A. 20, dawaj. Tu zaraz będą dwie fajne odmiany. Sami sobie zobaczcie. Mam 1,80 m. A deszczu nie ma. Dobra, następna będzie. To teraz będzie chyba ta. 25-17 i hul. No, to czyli to co ja mam. Tak. Czekaj, o, to jest chyba znaczne. Teraz 2, 3, 4, 5, 6. Tamtą jedną, żeby się ktoś nie zastanawiał, to Brączek połamał. Czekaj, gdzie? A tu, tak. To jest jego robota. Sprawdzałem wytrzymałość tej kolby, znaczy nie kolby, koło dygi. Nie wytrzymała, za dużo siły użył. Się wydaje, że ona od deszczu tak się złamała. Dobra, Halka dawaj. Halina, dawaj Halka. Jakie memy po meczu Niemców, ty. Nie wiem, jeszcze nie widziałem. Janusz Jezi. Zumsio, co kurwa, przegrałeś?
teraz? Ja. Tutaj, tak? No, tak. A ten Hulk to wysoki. Kurde. No mówię, no. Jedna chyba zleci tutaj od nas. Tak, tylko DM. Tak. Którą rozbieramy? Zaraz zobaczymy, wiesz? Zobaczymy tą. Ta mi się podoba. Możemy rozebrać. Jak to stoję, są tak, tutaj stoję, obserwuję, jest bardziej bogatą listniona. No, no, no. Właśnie tamtą jak patrzyliśmy, ona łodyga tu i te listki tak nie jest tak dużo, nie? Dobrze jest, no i tu odtąd. Pójdzie, obstawiamy. Czyli mój dynamit jest ostatni. TNT TNT TNT. Bo tu jest wysadna urka też, nie? U nas to by było, dobra. U nas to by było ciężko teraz. 5, 6, raz, 2, 3, 5, 6. Dobra, możemy tu na środku. Oj, tu będzie glinka. Może bliżej poprzeczniaka? Ale fajnie to wygląda. Jo. Tu czekaj, jaką wzięliśmy? A, tą DM. 25-17, tam na wąt. 25-17. Masz metrówkę? A metrówkę mam, trzymaj. O. Zmierzymy zaraz. Bo kukurydza już bieg puściła. Kurwa. Kurwa. Słoiki na płody. Ale pierdolona ma korzeń ładny, co? Podęcowałbyś taką, co? Dla firmy. Jak ten gościu, co przed najebany do burdelu szedł, nie? No nie słyszałem. Przychodzi, nie? Tak, burdel maska mówi, no co dziś. To najebany taki jeszcze raz krzywdzi, dała mu miotłę, nie? Poszedł do góry z tą miotłą, schodzi niezadowolony taki. No i jak było, ona się pyta. Panie... Wąska w pasie, ale co za zarost. Ty, wapno tu widać? Może, bo... No, no patrz, no to jest z tego, nie? Albo od nawozu, jeszcze nie było. Jeszcze by się tak rozkładał? Krzysiu, ty jesteś... Aha, tak wyjeżdżamy. No, a jak? A wzięliście najwyższą? Odkąd? Nie, tak po prostu, ale... Wyrwaliśmy. Żeby nie było, że najwyższą szukali, tak. To tak wyrwaliśmy, a mówię, może byśmy ją zmierzyli. 203. O, 240 na chwilę obecną. Dobra, rekord Polski chyba padł właśnie w tym momencie. Dzwonić po tego z Guinnessa, czy jak? Bo nie mam numeru. Nie wziąłem stacjonarnego. Ile? 240 najwyższy. Ale to jeszcze wszystkie liście nie wyszły. No, i to była najniższa. Doktorze skalpel. Dziękuję, siostro. Dziękuję, siostro. Dzisiaj, że jest... Czekaj, zobaczymy, ile jeszcze tutaj żyje. Nagrywa może? Ósmy. Tam tu będzie pisał czas. Jest czas? Nie wiem. No nie widać czasu? Jest czas. Ósmy poniedziałek tygodnia. Jeszcze nam zostały dwa liście. Do opuszczenia wiecha? 18 tak. Czerwca 2069. I tu mamy dopiero wiecha, Zobacz. O, jest wiecha. Jest wiechu. Czyli jeszcze urośnie. No, jeszcze dwa liście, no to... No. Kurczę, no jeszcze troszkę, na pewno. No to słyszę, to na dobrze co radzi o tej porze już. No. To zacznę od samego domu. Paznokcie nie popcinała. Nie wychowana. No, korzenie ładne naprawdę. Osa tu mi chciał wejść do puszki. Bo masz słodkie. Słodkie. Weź zobacz, żeby mi tam nie weszła. Uciekaj na zaśnicę. Do ciebie lecił jeszcze alkohol wczoraj się czuje. Nieprawda. To są kłamstwa i kolumnie. Proszę mnie nie wstawiać w takim czarnym świetle. To, że stoję w cieniu... Boże, do naga ją rozebrał. Oj, od samego dołu. Wszystko, co ma w sobie. Filmik plus 18 będzie. No. Rozbieranie kukurydzy. O, zrzucaliście już. Czy to ręka? Krzysztofa trzeba się zapytać. Krzysztofie, czy to ręka? Uruchom swoją wyobraźnię.
O, ta już też się gibie. To ile ona ma wtedy tych kot teraz aktualnie? No teraz, och, tu się urwała. Ua, kolba się urwała już. Wydaje się, że już będzie kolby zrzucać tak gorąco. Ale ile jest? 4? 3? No od samego dołu ma kolby, zostaje no to... tylko ta 6, 7, więc 5, 6, 7. Kurde, zostaje sporo. Tylko ta jedna właściwa. A z tamtymi co się dzieje wtedy? A w tych niższych wtedy nie ma tyle teraz, tak? Aha. Rozwija zawsze tą górę, jak jest dobre warunki, to ci jeszcze drugą niżej. No bo czasami kiedyś widziałem 3 właśnie. Tylko że niziutka była, nie? Typowo taka no gdzieś na ziarno. Tu mamy kolejny języczek. Rozbieranie języczek, to same elektryczne sprawy. Można się dobrze bawić nawet z kukurydzą. Można i w polu. O. Na wsi zawsze jest wesoło. Tym tak bardziej u Krzysia. Tutaj nam się urwał. O, zobaczcie, to jest ten właściwy. No, bydle. Tak to wyglądało. Który? Tu w tym miejscu. Ten właściwy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na szóstym sześć liściu. I tu siódme. Na szóstym liściu. Teraz jest rozbierzone. No, szukam języczka. Szukam. Mokra. No, patrz, woda. No. Albo po prostu się zdenerwowała, no, zestresowała się. Języczek, mokra. Krzychu tu wyłapujesz. Może wilgotność. Odpowiednia. Dobra, jak się wygina. Mogę jej utrzymać. No. No, czyli tam ta, co mieliśmy wcześniej rozebrane, to kurde, jedna z większych chyba, co? Zobacz, tu też jest ładna. A tu też jest duża. Tak. Masz, Krzysiu, tamtą? Jest, w samochodzie została, wiesz? Patrzymy, tamte już popcorn strzela. Ale ona jest... Tutaj ta jeszcze większa, zobacz. No, jest. Może być podobna. No. Patrzcie, tak wygląda. Znamiona wszystko pięknie o, widać. O, tej naprawdę. No jest trochę jeszcze, w tej jeszcze, no, w tej jeszcze lepiej wygląda niż to w tej. Tak wygląda kolba, jak jest malutka. Ilość rzędów już można policzyć. Teraz tylko zostaje kwestia ziaren w rzędzie. Wszystko zależy od pogody. Czy będzie dostępna ilość wody, czy nie będzie. Lupa jeszcze jest niezbędna. Tak. Twoja kolba. A patrz, jest, no one trochę kształtowo są inne, nie? Być może. Krzychu, masz lupę w domu? Nie wiem. Weź liczył. Tą napina mocniej już. Grubsza to jest. To jest ta teraz? Nie, ta jest ta teraz. Grubsza jest. No podobnie. No będzie trochę ziorek. Wiesz, na ziarno też coś tutaj kosił, czy nie? Tu nie. Tutaj nie? Ktoś chce zobaczyć, jak my tu brudzimy na tej drodze? O, nic się nie stanęło. Już dzwonimy na prokuraturę. O wiechu jest Izbychu. Krycha. Z tej strony.